Poza tym, że tym mile mi jest prezentować panią Klarę i jej książkę, że ja również jestem specjalistą od przodków polskich i słowiańskich. Pisałem pracę dotyczącą przestrzeni sakralnej Domu Chińskiego i w wyniku badań, to był kwerendy materiałów z XVIII-XIX wieku, wynikało, że przede wszystkim ludzie żyli z głęboką świadomością, że są pod opieką swoich przodków. I właściwie wszystkie święta wiązały się z tym, że goszczono się w domu przodków. Przedstawię, słuchajcie. Co? Mogę was przedstawić? No to fajnie, to tak na szybko. Dzień dobry Państwu, czy nawet już nawet dobry wieczór. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Witamy na spotkaniu autorskim z Klarą Anną Rosą, tudzież Klarą Wojtkowską, autorki książki Teatr Ceremonii, opowieści dla ludzi i przodków. I proszę Państwa, Klara, muzyczka, artystka, uzdrowicielka i ceremonialistka, założycielka i prowadząca Mondoro Dreams, czyli fundacji na rzecz duchowo-artystyczno-kulturowego połączenia między Zimbabwe a Polską, dobrze mówię, mam nadzieję, autorka oraz reżyserka filmu Nzara Głód, który został pokazany na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni 2 lata temu. I tutaj też dodam, reżyserka radiowa. Jak najbardziej, nie ma co. I chciałbym również powitać koprowadzącą, również naszą gościnię, panią Katarzynę Barszczewską, pierwszą doulę w Polsce, która tworzy spotkania i wydarzenia w intencji zmiany narracji wokół kobiecej mocy rodzenia, dawania życia i twórczości. Pani Katarzyna jest z wykształcenia filolożką klasyczną, pedagogzką antropozoficzną oraz badaczką mądrości kultur rdzennych. Witam Panie, witam Państwa na dzisiejszym spotkaniu. A ja się nazywam Kamil Małanicz i będę prowadził to spotkanie. Tak, chciałam tylko w ogóle dziękuję wam wszyscy, że jesteście. Jest mi naprawdę bardzo miło, jest nam bardzo miło. Jesteśmy dzisiaj naprawdę w niesamowitym towarzystwie. Mamy tutaj niesamowitą reprezentantkę, jeśli znacie właśnie pracę Kasi, właśnie tych ruchów jakby nowego, starego, rdzennego, nowego. I tutaj Kamil jest nie tylko wybitnym aktorem, pisarzem, twórcą, przyzwoitym aktorem. Wybitnym. Byłam razem z nim na reżyserii radiowej, więc wiem. Ale również ceremonialistą i człowiekiem z bardzo głębokim wyczuciem właśnie energii przodków, powiedzmy, nie tylko rodzinnych, ale również tych wielkich, więc dziękuję. Dziękujemy bardzo. Może byśmy zagrali coś, nie? Dobrze. Dobrze, proponujemy, w takim razie, bo jeszcze czekamy na parę osób, które się za chwilkę pojawią, powinny się pojawić, i proponuję, żebyśmy może przeczytali fragment książki, a czytaniu książki będzie towarzyszyć autorka, nie za pomocą słów, ale za pomocą dźwięków, wypełni tło. Tak jest. Czym jest teatr ceremonii? Teatr mistyczny. Dlaczego tak łatwo przychodzi nam przekonanie, że jedyna droga do tego teatru to cierpienie? Albo i że jedyna ciekawa sztuka to sztuka o cierpieniu? W dzisiejszych czasach w teatrze zdaje się, po
Pojawiają się nam dwie opcje. Albo całkowite poddanie się idei osoby, która nas popycha do fizycznych, emocjonalnych i psychicznych granic i potem być może wykorzystuje te stany. Albo opcja amerykańska, gdzie próby trwają po 45 minut, drzwi zawsze pozostają otwarte i nie wolno wchodzić w głębsze relacje, bo może to się skończyć oskarżeniem i pozwaniem do sądu. Jest też droga tradycyjnej ceremonii i ktoś, kto jej doświadczył, natychmiast rozpoznaje, że żadna z powyższych opcji nie pasuje. Tradycyjna ceremonia nie wypływa ani z jednego, ani z drugiego. Tradycyjna ceremonia nie polega na jednej metodzie, na jednej szkole czy na jednym guru. Żywioł tradycyjnej ceremonii nie wypływa z załamania złamanych ludzi. Pochodzi z Ziemi i z kosmosu. Tradycyjna ceremonia to alchemia w sensie starym, w sensie magicznym. Oczywiście, proszę, możemy panią Kasię przeczytanie. Więc jak Państwo słyszycie, będziemy się zajmować dosyć poważnymi sprawami, tajemniczymi, ale zaraz poruszymy ten temat. A proszę, dziękuję. Możesz przeczytać garncarza, ale nie te inne jakieś tam, tylko garncarz tutaj. Ale chcesz całe wydarzenie zacząć? Nie, ale może połowę. Może to dużo. Dobrze. Dobrze, ale on tak przeczyta. Daj mi mikrofon. To jest fragment ceremonii gwiazd. Dobrze. Fragment jednej z sztuk Klary. Mówi garncarz. Lepienie to moja garncarska robota. Czułe rzeźbienie to moja cnota. Miękkie muszę mieć ręce, a serce jeszcze bardziej potulne, bo tam wszędzie uczucia palcami kręcę. Wątrobę pokorną, bo żadnej ciężkiej prawdy nie wolno mi w boku nosić. Nie jak kostucha, ta, która ciężką prawdą śmierci wszystkie dusze kosi. Mnie wolno tylko taką prawdę, która wszystkim przebacza. Nie taką, która komukolwiek uwłacza. Prawda, która rysuje uśmiech nawet na twarzy osoby skazanej. Prawda, która robi chcianą dziewczynę z każdej niechcianej. Prawda nadziei, największe bogactwo, najlepsze mienie. Nie znajdziesz prawdy prawdziwszej niż nadziei na twoje. Moje palce nawet najtwardsze serca ugniatać muszą. Moje ręce najgorsze męczarnie i bóle z istnienia ruszą. Ty, kowalu, rytm trzymasz niczym smycz zapracowany w dłoniach, a ja w zamian melodię nucę. Łączę delikatne dźwięki w cierpliwych mych skroniach. Będę nadal rozmiękczać materiał, który inni posyłają na straty. Jam wybawić się. I na niej to dziękuję. Możemy zacząć rozmowę. Ja chciałbym zadać pierwsze pytanie, ponieważ jak wspomniałem, temat jest skomplikowany, bo teraz w ceremonii mówimy o kosmosie, o magii gwiazd, mówimy o przodkach. Ale ja chciałbym zadać pierwsze pytanie do autorki, skrzypaczka i uzdrowicielka. To znaczy, jaką przeszłaś drogę od skrzypaczki, ponieważ jesteś z wykształcenia skrzypaczką, tak. Prawda? W pierwszej kolejności, można tak powiedzieć. Tak, można tak. Ale co sprawiło, że doszłaś do tego momentu, w którym teraz jesteś, że się zajmujesz sztuką, uzdrawianiem poprzez sztukę, teatrem ceremonii i takim, można powiedzieć, prateatrem. Jaka jest ta historia? Tak, to jest świetne pytanie. Więc powiem, że oczywiście jak
jak kształciłam się jako skrzypaczka wtedy, to miałam może intuicyjnie, bo mówiono oczywiście w szkole muzycznej, że jednak muzyka to magia, muzyka sprawia, że czujemy się lepiej. Zawsze był gdzieś tam jakiś wątek, ale generalnie nie było czegoś takiego filozoficznie mówiąc, że muzyka uzdrawia. Ja nie znałam tego pojęcia wtedy. Dopiero później, bo szczerze powiem, to właśnie jak już skończyłam te wszystkie szkoły muzyczne i miałam takie poczucie, że siedzenie w orkiestrze to absolutnie nie jest dla mnie, że to mnie już nudzi i że tak naprawdę nie rozumiem, po co to jest to wszystko. Miałam chorobę, która mi towarzyszyła od 12 roku życia. Więcej o tej chorobie i o tym wszystkim to w mojej pierwszej książce, która również tutaj jest, Będziemy się za was modlić, z Polski do Zimbabwe ścieżkami przodków. I zaczęłam chodzić na ceremonie. Ceremonie mnie uratowały, ceremonie mnie uzdrowiły, ale ceremonie również pokazały mi to, co ja przedtem nie wiedziałam. Ja miałam takie poczucie, że mamy grać dobrze. Że na przykład jeśli jestem skrzypaczką, no to mam nie fałszować, na przykład. A w ceremonii to doświadczyłam osobiście właśnie z pierwszej po prostu, jak muzyka może uzdrawiać, zmieniając energetykę ciała i również jak może zabijać, tak samo zmieniając energetykę ciała. I zrozumiałam, że to nie ma nic wspólnego z tym, czy ktoś na przykład robi jakieś ćwiczenia, czy ktoś jest dobry w tym, co robi, czy ktoś ma dobrą technikę, dobrą dykcję, czy coś. Zrozumiałam, że jest jakiś zupełnie inny świat, bardziej bezpośredni, który właśnie rozumie to, że to jest prawdziwa magia, że magia jest właśnie pragmatyczna. I to jest również jak, bo miałam powołanie, żeby polecieć do Zimbabwe, żeby być w Zimbabwe. I w Zimbabwe właśnie tego się nauczyłam, bo tradycje afrykańskie, rdzenne, i jestem panafrykanistką, jestem również pansłowianką, w sensie, że jakby głębia tych kultur sprawia, że korzeń jest jeden. Więc wybaczcie mi Państwo, jeśli tutaj ktoś powie właśnie, że w Afryce jest wiele kultur, wiele krajów, wiem, że tak jest, ale tutaj to mówię to, co ich, to, co te kultury łączy. Czyli to jest również pragmatyzm. To jest to, że czy chcemy tego, czy nie, jest świat niewidzialny, z którym my musimy współżyć, my musimy mieć dobre relacje, albo jakoś tam ułożone relacje, żebyśmy my żyli pełnią życia. I to jest świat, jak właśnie jest między nami równowaga, to my wtedy mamy więcej tego życia. A to znaczy nie tylko, że... To nie znaczy, że na przykład nie choruję albo żyję dłużej, tylko to znaczy, że codziennie to jest dzień, gdzie ja czuję w ogóle, ja czuję życie. Mam umiejętność czucia ogromnego szczęścia, ogromnego smutku. Mam takie poczucie, że ja nawet intuicyjnie wiem, co daje życie, a co sprawia, że ja umieram. I na przykład jest również we mnie ta chęć, żeby iść ku życiu. I jak właśnie przechodziłam przez te różne inicjacje i nadal przechodzę, bo droga, ścieżka inicjacyjna się nigdy nie kończy, to też zaczęłam i zupełnie inaczej odbierać to wszystko, co przedtem robiłam. Inaczej zaczęłam odbierać muzykę, inaczej zaczęłam odbierać teatr, inaczej zaczęłam odbierać słowo i zaczęłam rozumieć to, co właśnie ta książka zachęca do tego, ty to nazywasz prateatrem, to jest teatr, który zachęca nas, który jest bardziej połączony właśnie z teatrem starożytnego Egiptu i rdzennych kultur, które mają bardzo taką właśnie wyczuloną świadomość, że każda opowieść, która jest opowiadana, wchodzi w życie, wchodzi w nasze życie, że to jest prawdziwe, że opowiadanie to jest magia, ale to jest również taka magia, z którą musimy się zmierzyć.
czyli na przykład to, jak nasze media opowiadają nasze życie, to jest rytuał, to jest magia, to tworzy pewną rzeczywistość, w której my żyjemy. Tak samo jak próbuję o tej rzeczywistości opowiedzieć. I zaczęłam sobie zadawać pytanie właśnie, bo chciałam pisać o najważniejszych rzeczach, które się wydarzyły dla mnie w moim życiu, a to zaczęło się jakby od punktów uzdrowienia. I nie sposób było pisać o tym w sposób nie, powiedzmy, mistyczny, poetyczny. Nie sposób było też jakby sprowadzić to do takiego tradycyjnego dramatu, ale też zrozumiałam, że to były opowieści, które się pojawiały w pewnych miejscach czy w pewnych czasach, bo Ceremonia Gwiazd to jest bardziej w czasie niż w miejscu. I one w pewnym sensie, one miały być, to jest właśnie proces takiej tradycyjnej ceremonii, że dostajesz coś, a potem masz to zwrócić. Czy jakby ja dostaję prezent i ten prezent jest tam, abym ja mogła go z radością też dać. I to jest, dla mnie to jest też metafora życia, bo tak jak pomyślimy o tym, wszyscy tutaj mamy jakieś dary, rodzimy się z darami, ale też jak dostajemy coś, to jest taka radość z tego. I to jest też taka radość i dla osoby, która dostaje, i dla osoby, która daje. I to jest właśnie ten, i to jest też zamknięcie tego kręgu. I te pierwsze opowieści to były dla tych świętych miejsc i tych wielkich przodków, które dały te opowieści najpierw, więc tak, taka droga. Rozumiem. To jest o tyle ciekawe, bo jak mówimy o przodkach, bo jak ja myślę o przodkach, też moją wielką miłością jest genealogia, no to myślimy o, mówię tutaj w Polsce, tak najczęściej tak się myśli. Myśli się o dziadku, pradziadku, prababci i tak dalej, i tak dalej. A tutaj w wypadku Teatru Ceremonii przodkami są żywioły. Jest wiatr, jest woda, morze, piasek. I tak mi się, tak sobie pomyślałem, jak opowiadałaś o tym, o tej ceremonii dawania, to też jest chyba jakiś rodzaj opowieści o wdzięczności. Prawda? Że jeżeli coś dałem, to chcę też to dać dalej. Właśnie w akcie jakiejś wdzięczności. Ale o tyle to też jest trudne, że jak myślę o teatrze tutaj, takim, o którym myślimy na co dzień, to jest, no to jest teatr, jest widownia, są rzędy, przychodzą widzowie i przychodzą widzowie na sztukę. Mają antrakt w trakcie bardzo często, a jak się widzów nie szanuje, to nie ma antraktu. Ale, a to jest trochę co innego. Protest nie można, że jak się widzów nie szanuje. Przepraszam, ja po prostu zawsze uważam, że powinna być przerwa z szacunku dla widza. Dobrze, przepraszam w tym miejscu Tadeusza Kantora. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że to jest teatr grany dla żywiołów. Co to znaczy? Tak. I tutaj też Kasia na pewno ma też właśnie podzieli się swoim doświadczeniem. To jest też filozoficzna kwestia, bo ja też z różnymi osobami w tej kwestii nie do końca się zgadzam. Patrząc na Egipt, a to jest właśnie w książce, piszę o tym, że jak opowiadamy o teatrze w dzisiejszych czasach, to ciągle mówimy o Grecji. Grecja jest ważna, ale Grecy uczyli się od Egiptu. Pojechali do Egiptu, uczyli się w świątyniach egipskich. Filozoficznie mówiąc, zawdzięczamy ogrom tego, co my myślimy, że to jest greckie, zawdzięczamy Egipcie. I to jest bardzo istotne. Oczywiście Egipt jest w Afryce i to też jest, akademicko mówiąc, to bardzo dużo złego zostało zrobione właśnie taką próbą wycięcia Egiptu z Afryki, no bo to też są właśnie te wszystkie tam akademickie konflikty, ale również jakby
próba taka również sprzątnięcia tego Egiptu. No bo też bardzo dużo tajemnicy jest w tym Egipcie i co tak naprawdę tam się działo. Ale jak popatrzeć, jeśli chodzi o korzenie tej cywilizacji i korzenie też tak zwanych po angielsku mystery plays, i czyli to, że robimy teatr, gdzie ludzie przeżywają coś, ale na przykład w Egipcie no to była część publiczna, która była przeżywana przez wszystkich i była część prywatna, która była przeżywana tylko na przykład w świątyni. I te wszystkie aspekty się łączyły, bo była właśnie ta świadomość, że my wprawiamy coś w ruch. Co wprawiamy w ruch? I sposób trenowania ludzi, którzy uczestniczyli w tym, czy grali, to byli kapłani, kapłanki, którzy wiedzieli jak, znaczy wiedzieli jak, jakby nadal te wszystkie inicjacje również można znaleźć na całym kontynencie afrykańskim. One są, ale to chodzi o to, że jakby trenować aktora, aktorkę z świadomością, żeby trzymać, móc trzymać w świadomości i w ciele boską energię. Czyli tak jak ty mówisz, że to są żywioły. To jest sposób, w jaki teraz mówimy o tych wielkich przodkach. Również w Egipcie oni byli nazwani, że to niby bogowie, no ale oni mówili na to neteru, czyli natura, czyli że to są żywioły, ale według mnie to nadal jakby zabiera tym żywiołom postać. To, że mają świadomość, to, że też wybierają, to, że nie są to po prostu jakieś tam aspekty natury, które byle jak jakoś tam działają, jak na przykład program komputerowy, powiedzmy. Więc i ta relacyjność, która znowu jest z tej rdzennej świadomości, że jakby wszystko jest połączeniem i my również jesteśmy połączeniem i ten, ja jestem częścią ziemi, więc tak jak właśnie aborygeni też myślą o tym, że góra to jest mój dziadek, ja pochodzę z tej góry, nawet fizycznie, gwiazdy to są moi przodkowie, ja pochodzę z nich, nawet fizycznie, psychicznie, emocjonalnie, duchowo. I to wszystko jest realne i to jest też jakby jak patrzymy na ten teatr ceremonii, nie ma czegoś takiego jak widz. Są oczywiście widzowie, ale w ceremonii każda osoba jest uczestnikiem. Dlatego, że nawet jeśli siedzi sobie w kącie, nic nie robi, tylko obserwuje i patrzy, to nie tylko ona przeżywa, ale też przodkowie tej osoby, wszystko co ona nosi ze sobą, przeżywają to co się dzieje. Czyli nie ma, a zresztą wiemy, nie? To, że my tutaj wszyscy jesteśmy w tej przestrzeni, to już jest pewnego rodzaju, znaczy ceremonia, połączenie, wy przeżywacie coś i to coś nie jest tylko jakąś tam waszą prywatną świadomością, tylko to zmienia cały świat, nie? Więc... Cały czas słuchając, chcecie zapytać o to, jak odnosisz się do słowa, bo bardzo pięknie o tym piszesz i myślę, że warto by było, żebyś powiedziała właśnie, czym dla ciebie jest słowo. Tak, to tak krótko. Dobrze. Dziękuję. Tak, znaczy tak, o słowie właśnie piszę w tej w książce. Słowo jest, znaczy słowo jest magiczne, słowo jest potężne. I trochę w naszych czasach jest coś takiego, że skoro mamy obraz, to i skoro jest tyle tych słów, może tak, to wydaje nam się, że słowo nie ma mocy. Albo na przykład to, co mówimy, że ktoś może coś powiedzieć, ale to nie ma znaczenia. Dopiero jak zrobi, to wtedy to jest czyn, to nie jest to samo, co słowo. A znowu patrząc na Egipt, to słowo było absolutnie magiczne. Słowo również w sensie, jak było namalowane. Znaczy dla mnie właśnie niesamowite są hieroglify, bo one były i dźwiękiem, czyli muzyką, i symbolem, jakby sam hieroglif, i częścią słowa. I miały rezonans taki, że nawet jak nikt ich nie czytał, to one rezonowały. Czyli one wprawiały w ruch
pewną opowieść, pewną historię. Dlatego też jak patrzymy na te grobowce egipskie, to właśnie to jest coś takiego. Więc w teatrze ceremonii, znaczy w tych teatrach, w tych sztukach, w tych ceremoniach tak naprawdę, to słowo, zwłaszcza, że to były sztuki, które były grane głównie, powiem wam, w przyrodzie, na Ślęży, na pustyni, dla gwiazd, w wielkim Zimbabwe, dla rzeki. I to słowo było tą muzyką, która tutaj właśnie również jest tym pośrednikiem zmiany połączenia, zmiany energii, świadomości, czy właśnie jak pomyślimy, że to słowo faktycznie jest magiczne, że ono faktycznie zmienia świat, to jakbyśmy zaczęli używać tego słowa? Mam jeszcze jedno pytanie. Jak odnosisz się do teatru, który jest obecny teraz w Europie, w tej cywilizacji Zachodu? Bowiem też pięknie tutaj piszesz, jaka jest różnica dla ciebie między teatrem ceremonii a teatrem właśnie cywilizacji Zachodu, tak nazwę. O, dziękuję, to jest trudne pytanie. Tak, bo oczywiście w życiu nie chcę nikogo obrazić, a zwykle jak człowiek zaczyna od tego, to znaczy, że zaraz kogoś obrazi. Nie, znaczy, ale właśnie szanuję to, że wszyscy się staramy jak możemy. Ale mam taką refleksję a propos teatru i nie tylko teatru, ale również filmu, że gloryfikujemy traumę i że to się stało naszym sposobem opowiadania. To jest... I nie wiem, jak to powiedzieć, bo oczywiście jakby bardzo dużo geniuszów historii również teatru europejskiego, zwłaszcza polskiego, weszło właśnie w odtwarzaniu traumy. Z tą świadomością i z tą próbą, żebyśmy to, nie wiem, być może tak zrozumieli, żeby już tego nie było, albo żeby to, jeśli to będziemy opowiadać 100 razy, to się zmieni, albo właśnie ta historia jakoś przechodząc przez ciała ludzi, to ona gdzieś znajdzie jakiś spokój. Ja to absolutnie rozumiem, ale w książce właśnie piszę, że pytanie jest teraz z tą świadomością, że jak opowiadać historię tak, żeby nie traumatyzowały, tak żeby uzdrawiały i tak żeby opowiadały prawdziwie, bo to też jest teatr ceremonii, to jest teatr, który od razu zakłada, że nie tylko ludzie są częścią świata opowiadającego. My też mamy taką świadomość właśnie też w Europie, że człowiek jest taki niesamowity, bo opowiada. No, a drzewa też opowiadają. Woda opowiada, a wręcz my mamy nawet być może sztukę opowiadania dostaliśmy od gwiazd. One też opowiadają. Niesamowicie poruszające historie. Więc jak patrzymy na to, to też patrzymy na to właśnie, jak opowiadamy ludzkie historie w tym kontekście różnych światów, a jak również opowiadamy historie, które nie są historie ludzi. Więc tam jest pewien przykład, który podaję w książce, bo to bardzo mnie poruszyło, ale też wiem, że ja jestem osobą ze swoją wrażliwością, ale faktycznie to było właśnie egzamin takich trzech aktorek, które kończyły szkołę aktorską i miały wybrać właśnie, to był występ dyplomowy i miały wybrać jakiś temat, nie wiadomo było jaki, ale no, że każda wybrała sobie temat, że miały jakieś tam do wyboru i obejrzałam trzy samogwałty pod rząd. Samogwałty, bo to były monologi. Ale każda dziewczyna odegrała w sposób niesamowicie, znaczy na pewno technika była niesamowita, ale to były trzy gwałty i zostawiły nas z tym. I miałam takie poczucie, że te dziewczyny też nie wiedziały, co one same sobie robiły,
jakby w systemie nerwowym. Też miałam takie poczucie, że ta publiczność, że w sumie to jest taka nawet pornografia. Że tam niby właśnie fascynujemy się tą traumą, że to jest takie właśnie takie żywe, ale pytanie, no właśnie, no takie... Musi się dziać. No właśnie, że takie, no teraz widzimy jak to jest, no bo kobiety są gwałcone, teraz to widzimy, no ale pytanie właśnie, co dalej? I co dalej? Pytanie. Przepraszam, proszę pana, bo tutaj jest spotkanie. Tutaj jest. Klaro, to powiedz w takim razie, jaka jest twoja konkluzja? Co dalej? Jaka jest właśnie odpowiedź w teatrze ceremonii? Trochę o tym mówisz, ale właśnie w tym kontekście. Tak, dziękuję i też byłabym ciekawa waszych pomysłów na ten temat, wasze, może Kamila. Znaczy, to jest trudne. Ja sobie tak myślę, jak słuchałem was, pomyślałem o... Dzisiaj włączyłem, oglądałem wiadomości, widziałem sprawozdanie z płonącej Hiszpanii, z płonącego świata, krótko mówiąc. I pomyślałem o naszym spotkaniu i pomyślałem o tej właśnie wdzięczności dla przyrody. Także to teraz sprowadzę akurat do poziomu przyrody, do poziomu żywiołów właśnie. I że brakuje tej rozmowy z przodkami, krótko mówiąc. Brakuje tego. I ja mam wrażenie, że natura... po pierwsze sami sobie zgotowaliśmy ten los, ale nadal nie podjęliśmy rozmowy z naturą. Nadal jesteśmy uparci i nadal uważamy siebie za jedyny gatunek na świecie. A tak nie jest. Ekstremalnie tak nie jest. I wydaje mi się, że tak pomyślałem o teatrze, to dziwnie zabrzmi, o ekoteatrze, o sztuce i o naturze, że powinniśmy na to kłaść chyba coraz większy nacisk, że to jest warte. Nie wiem, jakby to miało wyglądać, nie wiem. Ale też, tak jak opowiadasz, mówisz, w książce mówisz, że artysta jest uzdrowicielem. Bycie artystą to odpowiedzialność. I wydaje mi się, że ta odpowiedzialność jest bardzo potrzebna. Oczywiście możemy się zastanowić, jakby pojęcie sztuki, artyzmu jest bardzo płynne, bardzo, bardzo plastyczne, prawda, jak pastelina, gdzie są te granice. Bo z jednej strony teraz jest wielki boom i idziemy, nomen omen boom, bo chciałem powiedzieć o Oppenheimerze w kinie i mówimy o bombie atomowej. A może powinniśmy rozmawiać, no właśnie, jak się ratować, ale tak, nie wiem, co panie myślą na ten temat. Tak, właśnie to jest, no to, i to jest też takie, w pewnym sensie to jest klasyczna kwestia tutaj, bo teatr ceremonii to są również ceremonie, a na przykład w Zimbabwe, a to piszę o tym więcej w pierwszej książce, tam jest cały rozdział właśnie o tych na przykład ceremoniach deszczu i o tym, że jest świadomość w całym kraju, że jeśli nie robimy ceremonii deszczu, to pogoda się psuje, dlatego że ci wielcy przodkowie, którzy przynoszą wodę, przynoszą życie, przynoszą właśnie tą, to oni potrzebują z nami relacji. I to jest też coś takiego, o czym, no to są takie, no nie wiem, czy to są, jakby to powiedzieć. Chodzi o to, że my współpracujemy z tym światem, nazwijmy go przodków. Ja wiem, że po polsku, jak mówimy o przodkach, to często ludzie myślą właśnie o rodzinie, o zmarłych. To być może są przodkowie. Ale jak mówimy o wielkich przodkach, to mówimy o przodkach, którzy już są tak starzy, że nie są do końca ludźmi. Czyli są jakby tym mostem między ludzkim światem, bo w rdzennej kosmologii to my jesteśmy mali, głupi, niedoświadczeni, młodzi, strasznie młodzi. W porównaniu ze wszystkim jesteśmy po prostu, jesteśmy naprawdę i to takimi bardzo nieświadomymi dziećmi. Bo wiem, że są świadome dzieci. Tak, więc to jest to,
Więc w teatrze ceremonii to, co też jakby jest ta różnica w tym, czy nie wiem, czy to jest różnica, bo ja, mi się osobiście wydaje, że to jakby też są rzeczy oczywiste, ale faktycznie jak się wchodzi do na przykład takiego normalnego teatru, no to oni być może to wydaje się dziwne, ale to chodzi o to, że to nie jest udawana ceremonia albo udawany rytuał. Na przykład też jak byłam w różnych kontekstach teatralnych, to było coś tam, że robimy rytuał, no ale oczywiście naprawdę nie robimy tego rytuału. I dla mnie też jako osoba, która inicjowała i inicjuje, to jest niemożliwe. Niemożliwe jest na przykład powiedzieć, dobra, robimy rytuał, no ale tak naprawdę tego rytuału nie robimy, bo to jest, jak mówimy słowo rytuał, no to ludzie się boją na przykład. Zawsze wprawiasz coś w ruch i zawsze jest pewna higiena ceremonii, która sprawia, że ta ceremonia na przykład będzie czy bardziej zaopiekowana, czy bardziej właśnie na, jakiekolwiek będą konsekwencje, bo zwykle są jakieś zmiany, to jest właśnie ku życiu, ku dobremu. Więc tak mówiąc o tej przyrodzie, to ja mam poczucie, tak jak opowiadałeś właśnie o tym, że właśnie wszystko płonie, no to Mali Domasome, który był moim nauczycielem, który był niesamowitym szamanem z Burkina Faso i też napisał niesamowite książki, ale on pisał właśnie o tym, że u niego w wiosce, że ogień to jest właśnie ten żywioł, który łączy nasz świat ze światem przodków. I jak ogień się wkurza, to znaczy, że przodkowie się na nas wkurzają, bo my zapomnieliśmy, kim naprawdę jesteśmy. Więc to jest również teatr, czy właśnie książka, która stara się pracować na to wielkie przypomnienie sobie, kim naprawdę jest człowiek. Bo my, mam poczucie, w naszym społeczeństwie już trochę zapomnieliśmy. Ojojoj. Czuję, że to jest to, co mówisz, jest tak nasycone twoim doświadczeniem. Ciebie jako artystki, ale też kobiety. I chciałam trochę zwrócić się na ten tor. Kobiety, która ma dar tworzenia, rodzenia. I jeszcze wracając do tego, co Kamil mówiłeś o tworzeniu bomby, tak, że mamy mit, o tym też piszesz w tej książce, początku świata jako wielkiego wybuchu, a inne kultury starożytne trochę w inny sposób mówiły o tym początku i jaka to jest odpowiedzialność dla życia tutaj na Ziemi, abyśmy zweryfikowali ten swój mit początku. Mhm. Czy to będą własne narodziny, własna narracja, czy właśnie kolektywnie? To by było ciekawe, gdybyś, bardzo cię proszę, opowiedziała. Tak, tak, dziękuję za to pytanie, bo rzeczywiście nie, no tak, książka wyszła akurat tak z tym filmem o Oppenheimerze, a w książce to jest część Ceremonii Gwiazd, czyli ten fragment też o garncarzu. To są wszystko istoty, które, znaczy istoty, przodkowie, wielcy gwiezdni przodkowie, którzy też mają swoje historie, też opowiadają. I ten młyn nieba, który kręci się i kręci i mieli czas. I na nas spadają te różne czasy. I co my z tymi czasami, jak one przez nas przechodzą, jak my ludzie też reagujemy na nie, co my z nimi robimy. Więc to jest ceremonia uzdrawiania czasu, ale również naszej relacji z gwiazdami. I to właśnie też w pewnym sensie również zaczęło się od tego, bo ceremonia gwiazd, jestem pewna, że tutaj jest wiele osób, które identyfikują się jako właśnie gwiezdni ludzie. Witam was, bardzo ja również tak czuję właśnie to połączenie. I to jest coś takiego, że jak człowiek odkrywa to połączenie z gwiazdami, to jest bardzo ciekawe, bo większość osób, które znam, znaczy wszyscy, których znam, zaczynają zadawać, gwiazdy jakby zadają nam pytanie, skąd w ogóle jesteśmy. Ja nie wiem, dlaczego tak jest. Góra tego nie robi, woda tego nie robi, przodkowie też tak, no nie martwcie się, jesteście skądś tam. A gwiazdy to po prostu, skąd pochodzimy, to pytanie. I skąd ja pochodzę również, ale również my, ludzie. I wtedy zdałam sobie sprawę właśnie, ale to był prezent od gwiazd,
tak naprawdę, właśnie w tych wszystkich mitach, bo kiedyś tego w ogóle nie widziałam, nie rozumiałam, ale zrozumiałam wtedy, że my działamy na tylu różnych świadomościach naraz, że to, że odkryliśmy ten wielki wybuch jako narracja naszego początku, to jest niby naukowe, ale to jest narracja, to jest opowieść, to są słowa. I my ciągle mówimy, że wielki wybuch się wydarzył i z tego pojawił się wszechświat. I według mnie dlatego tworzymy coraz więcej i większe bomby. Bo gdzieś tam w naszej świadomości zostało takie połączenie, że jest bomba, jest wybuch i z tego coś powstaje. To jest twórcze, a nie, że to jest niszczące. I że człowiek, faktycznie wszyscy mamy, ja uważam, że wszyscy mamy w sobie cykliczność, to też odwołując się właśnie do tej kobiecości, kobiecej wiedzy, jakby tej świętej kobiecości również. Każda osoba ma w sobie tą cykliczność i ta próba, która zaczyna się dość młodo, próba zmartwychwstania, czyli najpierw jakaś śmierć musi się wydarzyć. I czy człowiek świadomie, czy nieświadomie dąży do tej jakiejś tam śmierci, żeby mógł znowu wyłonić się jak Feniks. Niektórzy mają bardziej dramatyczne wersje tego, niektórzy mniej, ale każdy człowiek ma coś takiego. I to jest właśnie pytanie, jak patrzymy na te rdzenne opowieści początku, to widzimy wodę, widzimy jajko, widzimy ptaka ognistego i z tego jajka właśnie, tak jak w książce, gestem epickim i szalonym i do dnia dzisiejszego niepowtórzonym, wszechświat się wykluł, bo z jajka coś się wykluwa, a bomba niszczy. I dlatego potrzebujemy również nie tylko ten teatr, ale w ogóle opowieści, żeby zweryfikować, bo to jest istotne, co my tworzymy słowami, bo to potem się przekłada. Ja myślę, że wszyscy tutaj, ja również, ciągle zadaję sobie pytanie, dlaczego ludzkość inwestuje tyle energii i czasu, pieniędzy w budowanie coraz to większych bomb, które mówimy sobie, że nikt nigdy nie będzie ich używał, bo one są tak duże, że one po prostu wszystko wysadzą. Ale dlaczego? Jakby w kolektywnej świadomości, skąd pochodzi to? Więc może to jest właśnie ta próba połączenia się znowu z naszym własnym początkiem. Więc zamieńmy to w jajko i w ptaka. Dech mi zapiera, nie mam pytań. Bo to, co mówisz, tak odczuwam, że jest bardzo głębokie, więc może dam Kamilowi. Nie, ja wrócę na ziemię. To ja wrócę na ziemię, bo się zastanawiam, bo tak, rozmawiamy tutaj w CSW, w Tarabuku, w Polsce. I rozmawiamy też w czasach, kiedy ludzie nie mają czasu. My też mówiłaś o słowach, o tym, że ludzie są coraz bardziej przyzwyczajeni do tego, że coś jest krótkie, coś musi być krótkie, treściwe, szybko, musimy się zadowolić czymś. Tutaj też się spotykam przy robieniu słuchowisk radiowych, prawda? To też jest ciekawe, że musi być obraz, który musi się ruszać, musi szybko jakoś puentować, ale nie, brakuje ludziom sił do namysłu i sił do skupienia przede wszystkim, do dania szansy czegoś. I to mnie, prawda, jesteśmy do takich szybkich produktów przyzwyczajeni. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że w związku też z tym nie jest tak, że my globalnie chodzimy do teatru. Znaczy, no nie jest to taka typowa rozrywka, gdzie się co tydzień idzie do teatru, częściej się chodzi do kina, a i tak coraz rzadziej. I się zastanawiam, że przy tym, jak człowiek nie ma czasu pójść na zwykły spektakl, nie wiem, czy do Teatru Narodowego, czy do Kwadratu, wszystko jedno. Jak przekonać do teatru ceremonii, który jest teatrem jednak wymagającym, teatrem filozoficznym, teatrem zupełnie, to jest zupełnie co innego. Ja też nie mówię jako wielki znawca, bo ja w ogóle jestem zieloniutki, ja tu siedzę, proszę Państwa. Zieloniutki jestem. I właśnie, dziękuję.
I się sam zastanawiam, bo to jest ciekawe, to jest teatr mistyczny. To jest, jedno mnie zastanawia, jak sprawić, żeby ludzie jednak wyhamowali się, chociaż zastanowili na ten temat, prawda? Żeby się zastanowili, czy to ma sens, czy to jest ciekawe, żeby poświęcili temu uwagę. I to mnie zastanawia. Jeszcze mam jedno pytanie, ale zaraz do niego. A to a propos. Proszę. Dobrze. Tak, to jest super pytanie. I powiem, znaczy pierwszy mój odruch to jest taki, że nie wiem, nie mam pojęcia, ale cieszę się, że wszyscy tutaj są, bo to znaczy, że jest gdzieś przynajmniej dla was przestrzeń dla takich opowieści, dla takiego teatru, również dla ceremonii. Ale drugie mam coś takiego, to mogę tylko od siebie powiedzieć, że ja jak zaczęłam właśnie ścieżkę ceremonialną, inicjacyjną, to odkryłam życie. W sensie, że jest coś życiodajnego w tym całym, w tym połączeniu. I oczywiście tutaj są różne, przeróżne mitologie na temat tego, co to w ogóle jest ceremonia i jak do nas ludzi przyszła, bo to jest również dar. Więc na przykład w jednym takim opowiadaniu, no to ludzie są najbardziej zapominalscy ze wszystkich istot. Więc ciągle potrzebują przypomnienia tego, co to znaczy, że my jesteśmy ludźmi. I dlatego stwórca dał, czy też stwórczyni dała ludziom ceremonię, żeby właśnie ciągle powracać do czegoś, co sprawia, że właśnie coś nam się przypomina. A drugie to, co do mnie przychodzi, to jest niestety, przykro mi mówić o tym może, bo żyjemy w trudnych czasach, tak jak sam opowiadałeś, nie? Że jakby człowiek kontra natura, jakoś tak. Tak media przedstawiają obraz. Że jesteśmy w jakiejś walce, jest coraz więcej chorób. Może w przyszłości też te wszystkie choroby były, ale ja mam poczucie, że coraz więcej jest osób, które na coś chorują, na coś dziwnego. W tym roku byłam u Sangomy w RPA, takiej szamanki, która ma 102 lata. Niesamowita kobieta. Naprawdę niesamowita. O 8 rano w niedzielę już była właśnie tam, zbierała jakieś zioła w lesie, więc naprawdę niesamowita. I ona powiedziała, że uzdrawianie jest teraz o wiele bardziej skomplikowane niż kiedyś. Bo tyle ludzie stworzyli nowych schorzeń, że to już nie jest to samo. To nie można tych samych stosować metod co 50 lat temu na przykład. I dlatego też to jest ten teatr ceremonii, bo to jest również próba otworzenia drzwi, nie chcę powiedzieć w bardziej systematyczny sposób, ale to jest też książka może dla ludzi takich jak ja, którzy wiedzą, też mamy tą świadomość, że odpowiedź nie leży w tym, żeby rekreować ceremonie, które były 100 lat temu, albo 200, albo 500. Że odpowiedź nie jest w tym, żeby się trzymać czegoś, że to na pewno jest tak i tak dalej, ale właśnie odpowiedź jest, ceremonia jest zawsze twórcza. I no i oczywiście są też te ceremonia, oczywiście, że wymaga dyscypliny, różnego rodzaju dyscypliny. I na świecie jest wiele miejsc, na przykład również Zimbabwe, gdzie normalne jest to, że słyszysz, że ktoś ma jakąś ceremonię tutaj, więc jedziesz i wiesz, że tam będziesz tańczyła całą noc. I następnego dnia masz to, co masz, ale wiesz o tym. Tylko że to jest wyrobiony taki, powiedzmy właśnie, ceremonialny kręgosłup i on się faktycznie jakoś tam wyrabia i to jest pewnego... Znaczy nie mówię, że książka to są akurat całonocne ceremonie, bo nie są. To są, nawet bym powiedziała, więcej się dzieje niż czasami właśnie w takiej tradycyjnej ceremonii, gdzie w ogóle jakby nie ma tego planu. Więc nie wiem, myślę, że to jest doświadczenie i że to jest też właśnie, jak się zastanawiamy my ludzie nad tym, gdzie teraz jesteśmy, no tak jak Kasia też, tak jak ty również, jakby czujemy, że potrzebujemy ceremonii, ale bardzo często spotykam ludzi i oni po prostu nie mają pojęcia, ale jakiej?
Ale gdzie? Ale co? Ale ja nie umiem, ale ja się boję. Ale coś sprawia, że czuję się jak zombie, albo budzę się z tego, że jestem jak zombie i nie wiem, co dalej, bo żyjemy w jakimś szalonym świecie. Jak sobie z tym poradzić? Wrócę do tego, co pisałaś w książce o teatrze cywilizacji Zachodu w kontekście twojego teatru ceremonii. I wrócę do tematu kobiecości, bo ten teatr zachodni, nazwę go tak w skrócie, wynika też z pewnej kultury i też pewnego obrazu, przekonań dotyczących kobiecości. Więc może o tym trochę. No tak, tak, dziękuję za to pytanie i tak, rzeczywiście, rzeczywiście tak, bo bardzo wiele ceremonii sztuk w tej książce piszą właśnie o boginiach, o kobietach, o magicznych kobietach, o matce Mokosz, o Wandzia Pa, to jest prawdziwa przodkini totemu Szumba w Zimbabwe, to jest mój totem, czyli totem lwa. I również Nzara Gut, która jest w książce, również była robiona właśnie na film. I to jest również, to jest o kobiecie, która, o księżycu, która jest magiczną kobietą. I to są, i to jest również właśnie, wydaje mi się, że to jest bardzo głębokie, bardzo ważne pytanie. Ja częściowo opowiem też z mojego doświadczenia, ale to jest warte, żebyśmy wszyscy się zastanowili nad tym, bo mam przeświadczenie, że w ogóle sposób, w jaki opowiadamy, jest bardzo właśnie taki, jakby to powiedzieć, pytanie właśnie, co święta kobiecość sobie ceni? Jeśli ona ceni piękno, słowo, bajki czasami, kolory, sny, wyobraźnię, uzdrowienie i ta właśnie połączenie ze wszystkim, to bardzo często, przynajmniej na początku, jak zaczęłam właśnie pracować, to miałam takie ludzie, na przykład ktoś by przeczytał jakąś sztukę, nie wiem, tam kobieta ma wizję roślinne i coś tam, rozmawia z drzewem, ktoś i takie, a no, ale tam nic się nie dzieje, ale to jest nudne właśnie. I tak samo, uważam, jest w muzyce i cieszę się, że coraz więcej osób zaczyna o tym mówić, że mamy bardzo dużo sztuki, która bazuje na adrenalinie, bardzo dużo muzyki, która bazuje na adrenalinie, że coś ma być, nie wiem, nie ma dobrego polskiego odpowiednika na to słowo i to mnie w sumie cieszy, bo po angielsku wszystko musi być exciting, właśnie. No ekscytujące, ale to nie, bo to jest tak nagminne po angielsku, że wszyscy właśnie, że nawet dzisiaj ja bym po angielsku powiedziała właśnie, że tam we are having an exciting discussion, nie? I to jest ta adrenalina, że coś musi być jakoś tam nawet podniecające, że ja mam się tym podniecić. I mamy też taki problem, że w ogóle nie umiemy się wyluzować, w sensie nawet psychicznym, fizycznym, fizjologicznym. Ten pęd naszej cywilizacji jest taki, że wszystko musi właśnie, i to ma mnie jakoś tam uderzać, ale to jest wrażliwość właśnie, powiedziałabym, bardzo taka męska i nie mówię tutaj o mężczyznach, tylko mówię właśnie, jeśli chodzi o świętą kobiecość, świętą właśnie męskość, że w świętej kobiecości ta subtelność, to na przykład, że nawet jest utwór muzyczny, a ja mogę się w nim zanurzyć. Że ja mogę też poczuć, że na przykład moja wyobraźnia wtedy ekscytuje się tym, a moje ciało się relaksuje. I tak samo jest tutaj, że jakby później bardziej świadomie to robiłam, ale na początku to miałam takie poczucie, nawet zaczęło się dla mnie od takiej obserwacji dosyć prostej i to znowu było osobiste. To, że byłam w pewnej chwili, gdzie jak chodziłam na przykład do teatru, to się stresowałam. Albo do kina, albo coś. Albo się nudziłam. Strasznie dużo strzelają, coraz szybciej. Jakoś tak po prostu wszystko zaczęło tak migać, nie?
A jak chodziłam nad wodę, na przykład raz poszłam nad wodospad, taki, siedziałam tam cały dzień, patrzyłam na tą wodę i to było niesamowite. Ta woda po prostu się zmieniała co chwilę i to było tak ekscytujące właśnie i miałam takie poczucie, że tego mi brakuje w sztuce, że ja właśnie, ja chcę stworzyć coś takiego, że można właśnie jak nad tym wodospadem, że człowiek po prostu ma poczucie tego połączenia i piękna. I to jest też właśnie pytanie o piękno w naszej kulturze i o to, co się stało z tym pięknem. Dopowiem właśnie tutaj krótko a propos szkoły muzycznej. Jak uczyłam się historii muzyki w szkole muzycznej, wtedy to było niesamowite i filozoficzne i tak dalej. Oczywiście za 20 lat pewnie też będę miała różne zmiany, no bo ciągle się zmieniamy a propos filozofii. Ale pamiętam wtedy, że mieliśmy takiego profesora, który nas uczył na trzecim roku i to był właśnie ten XX wiek. I on to nazwał, to jest europejska muzyka, taka właśnie European Art Music. I mówił, że to jest niesamowite, bo wtedy wszystkie filozofie się zapadły. Okazało się, że w świecie właśnie nie ma tej stabilności czy coś, bo jest fizyka kwantowa i te wojny. I to właśnie wszystko tak jakoś zrobiło, że teraz kompozytorzy komponowali tak rzeczy, które właśnie były o tym, że świat jest tragiczny i że i coś tam. I miałam takie poczucie, no tak, ale ja nie wiem, ja jestem estetką po prostu, więc miałam takie poczucie, że jak ciągle gram brzydką muzykę na tym trzecim roku, że to jest po prostu brzydkie, że ja nie rozumiem, ja nie chcę słuchać właśnie tego, czy Cage'a, że coś tam, że to jest takie filozoficzne, coś tam, nie? Ale to jest, według mnie to jest brzydkie. I takie pytanie, czy my również otwieramy się znowu jakoś tam, no chociażby właśnie popatrzmy na twój naszyjnik, nie? To jest niesamowita, nie wiem skąd on jest, z Meksyku, no właśnie. To jest niesamowita celebracja koloru i piękna kwiatu, nie? Ja uwielbiam taką sztukę. Dla mnie to jest piękne, to jest niesamowite. I to jest właśnie nasycone tą energią przyrody, a nie, że właśnie moją traumą. No. Nie wiem teraz, kto chce. To jeszcze może dopytam o ten wątek związany z kobiecością. Z takiego mojego oglądu kwestii związanych z kobiecością, mam wrażenie, że narracja, teraz się widzi też to, co się dzieje obecnie, że kobiety piszą książki, tworzą sztuki, budząc właśnie tą kobiecą narrację. I to, o czym ty mówiłaś, to poczucie piękna, tak? Odkrywanie, co w ogóle zadają sobie pytanie, co to jest mówić po kobiecemu? Tak jakby ten rozdział sztuki był wcześniej pisany bardziej w narracji męskiej. Więc może też o to bym chciała cię zapytać. Tak, znaczy ja się absolutnie zgadzam i właśnie też coraz więcej tego widzę i uważam, że to jest piękne, bo to jest potrzebne nam. Tak. Właśnie mówić w tym języku. Jest takie przeświadczenie w południowej Afryce, w rejonie. Teraz mówię właśnie, bo obecnie robię doktorat na Uniwersytecie w RPA i tam i mam bardzo fajną koleżankę, która również robi ten doktorat i ona pisze właśnie o tej kobiecości i to jest ciekawe. Z tego, co ona na razie właśnie czy tam pisze, czy czyta, czy coś, to mi powiedziała, że jak mówimy o kolonizacji, i to wydaje mi się, że to jest światowe, że jedno właśnie z tych rzeczy, które kolonizacja starała się zrobić, to jest oczywiście przyszła też w formie patriarchalnej, więc kolonizacja i patriarchat to jest też jakby połączone. I to też odcięło takie pojęcie, że kobieta i kobiece jest święte. Ale święte nie w naszym pojęciu właśnie kościelnym,
tylko właśnie w takim nietykalne czy coś tam, tylko bardziej właśnie, że kobieta rodzi się, jakby będąc w kobiecym ciele, już mamy połączenie z magią, z mistyką. To, że kobieta jest portalem, a ten portal właśnie, to powiem trochę więcej, właśnie w tym rejonie południowej Afryki, tutaj mówimy o połączeniu z gwiazdami. Bardzo wiele rdzennych kultur czuje, że ludzie przychodzą na Ziemię z gwiazd i wracają również przez gwiazdy. Tam, czy to jest kompletnie, czy to jest Droga Mleczna, czy to są jakieś właśnie tam, czy to Orion, czy coś tam, ale to pojęcie powtarza się na całym świecie. Tylko że jak mówimy, że dusza przychodzi z gwiazd, to jest takie piękne, ale jaką drogą? Przez łono kobiety. I to znaczy, że już to połączenie w łonie fizycznie jest, i to znaczy, że już to, co my nazywamy kobiecą intuicją, to jest połączenie z przodkami, z wielkimi przodkami i tak dalej. Dlatego w RPA na przykład większość szamanów to są sangomy, to są kobiety. W Zimbabwe różnie to się widzi, ale tutaj to mówię bardziej statystycznie mówiąc, nie? I to jest też takie przeświadczenie, już Bulawayo wiele razy słyszałam, po prostu, no kobieta rodzi się święta, a facet to musi trochę się napracować. I tutaj znowu jakby nie chodzi o, że ktoś jest gorszy, a lepszy, bo tutaj mówimy o pewnej równowadze znowu żywiołów. Więc jakby ta świadomość tego też, że na przykład ta moc twórcza, która nie jest tylko do rodzenia dzieci, czy do tworzenia dzieci, tylko jest w ogóle mocą życia, mocą twórczości, której właśnie też twoja praca bardzo właśnie opowiadasz o tym i dużo właśnie robisz tego wspierania życia, to sprawia, że ta świadomość ceremonialna automatycznie u kobiety jest jako coś, że na przykład ja wiem, że pisząc tą opowieść, czy opowiadając tą opowieść, ja ją wprawiam w ruch, bo ten mój dar jako osoba w tym kobiecym ciele, kobieta, już jakby wprawia to w ruch. I to sprawia również, też miałam takie doświadczenia w przeszłości, to jest kwestia świadomości, nie? Że wprawiałam w ruch rzeczy, których teraz bym w ruch nie wprawiała. Bo to nie było dobre. No. Więc jakoś tak. Czuję, że dużo dzisiaj się wydarzyło tutaj. W warstwie nie tylko słownej. Czy byłaby przestrzeń na jakieś pytania od osób, które tutaj przyszły? Może ktoś ma taką ochotę, ciekawość zadać to pytanie? To jest taka unikalna możliwość. Oczywiście zapraszamy też do nabycia tej książki Teatr Ceremonii. Jest możliwość, żebyś napisała dedykację. I chciałam też powiedzieć o tym, że jesteś też tutaj w Polsce jeszcze do końca sierpnia i będziesz prowadziła warsztat. Mogłabyś się o tym powiedzieć, bo też myślę, że to będzie to związane z Teatrem Ceremonii. Tak, dziękuję. Tak, tak, jestem do. Znaczy ja też robię spotkania jeden na jeden. Można się właśnie zapisać i też w 26 to jest warsztat i ceremonia. On się tak tytułowo nazywa właśnie Lwy i woda, powołanie i miłość. To właśnie czerpię z tych wielkich przodków, jak ja ich znam i doświadczam i też te inicjacje, przez które przeszłam. I jest to również warsztat Teatru Ceremonii, więc zachęcam, by jeśli ktoś czuje, to jest tak cały dzień w Józefowie, czy tak między 10, czy tam 10 a 20 w Józefowie i tak, i będzie się działo. Tak, i oczywiście też zachęcam do nabycia książki tej, jest też pierwsza książka, będziemy się za was modlić. Z Polski do Zimbabwe ścieżkami przodków. Tutaj też są jakieś koraliki z Zimbabwe, też można właśnie zapytać, no bo są na sprzedaż. I oczywiście jestem otwarta na pytania, więc myślę, że to jest dobry moment na pytania. Też będziesz grała jeszcze. A, tak, no i jak już jakby zakończymy spotkanie, to zakończymy pieśnią. Dobrze. Jest pytanie. Tak jak mówimy o tym, że forma ceremonii zmienia.
zmienia i że płynne występuje z czasem, to mam pytanie o film. Czy Pani zdaniem film też może pełnić funkcję ceremonii, wspólny odwrót filmu, sala kinowa i tak dalej? Czy spotkała się Pani może z takim doświadczeniem? Co Pani myśli na ten temat? Tak, to jest super pytanie, bo kiedyś byłam absolutnie nieprzekonana w tej kwestii, ale miałam doświadczenie, właśnie jeden z tekstów, który jest w tej książce. Premiera to była teatralna i to był ten Teatr Ceremonii w Zimbabwe i została jakby zamknięta przez policję. No i wtedy to była właśnie wielka tragedia dla mnie osobiście, ale koniec końców zrobiliśmy film. I miałam wtedy poczucie, że faktycznie w pewnym sensie każda forma może służyć, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Może tutaj też zacytuję Malidome Somme, który często mówił o tym, że z tego co on widzi w dzisiejszych czasach, świat duchowy jest tak zdesperowany, jeśli chodzi o naszą uwagę, naszą świadomość i też ten tyle energii i w ogóle miłości wchodzi w to, żeby ludzie się budzili, rozwijali, doświadczali tej miłości, z której wszyscy jesteśmy, że dlatego też te wszystkie zmiany formy, one teraz się dzieją na masową skalę i to jest, myślę, że po prostu to jest kwestia czucia, że jak najbardziej film, czy to jest słuchowisko, czy to jest muzyka, czy to jest czytanie, czy to jest książka, czy to jest właśnie jakakolwiek inna sztuka, nawet pomnik jakiś, to tutaj właśnie to chodzi o pewnego rodzaju świadomość. Ale czytałam też Twoją krótką recenzję tego nowego filmu w Barbie. I myślę, że tak jak mówisz, że wszystko może służyć życiu, no to właśnie jakoś krótko powiedziała, jak odnosisz się do przekazu tego filmu. Czym on jest dla Ciebie? Tak, poszłam z ciotkami na Barbie, wybrałyśmy się. Stwierdziłyśmy, że żadna z nas nie pójdzie sama. Nie byłam przekonana do filmu, nie wiem tak za bardzo dla mnie, ale też jako osoby, która spędziła bardzo dużo czasu w życiu w Stanach i mam bardzo mocne wyczucie na amerykańską propagandę, czy takie amerykańskie myślenie w ogóle o świecie, które jakby w moim wyczuciu jest spłycone. Nie wiem dlaczego, ale po prostu poczułam, że to jest też jakiś no takie nieporozumienie, bo ludzie na przykład rzucają takie słowa jak matriarchat i patriarchat, ale mówiąc już jakby teoretycznie, filozoficznie, nie ma czegoś takiego jak matriarchat. Bo jak mówimy patriarchat, to mówimy o organizowaniu społeczeństwa w sensie autorytarnym, czyli że ktoś jest nad kimś innym. Ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy, ktoś rządzi, ktoś się właśnie temu podlega. Więc matriarchat to jest tak naprawdę po prostu kolejny patriarchat, bo to jest takie myślenie. A ta świadomość kobieca, ona mówi o połączeniu, ona mówi o sieci, ona mówi o tym, że każdy ma swoje miejsce, każda rzecz ma swoje miejsce, każdy człowiek, czy to jest mężczyzna, kobieta, czy w ogóle nie identyfikuje się jako mężczyzna czy kobieta, jakby wszyscy, drzewo, rzeka, roślina, paproć, no tutaj jakby wszyscy są w tej, więc po prostu poczułam, że ten film, no nie wiem, nie dla mnie. A powiesz, jak odnosisz się do tworzenia poprzez muzykę, bo tak też pięknie o tym piszesz i też występujesz, też podczas tego pobytu był Twój koncert. Mhm. Tu w Warszawie, ale też wiem, że w Zimbabwe, więc jakby czym jest dla Ciebie muzyka? Trochę już o tym mówiłaś, ale tak jako zapowiedź tej pieśni, która się pojawi za chwilę. Tak, więc ja z jednej strony wychodzę ze szkoły muzycznej, a z drugiej strony muzyki uczyłam się naprawdę na ceremoniach, a też uczyłam się tego, że nie da się jej nauczyć. Uczyłam się medycyny pieśni w różnych miejscach, ale też tak jak mówię, uczyłam się, że nie da się tego nauczyć.
Pieśni to są prezenty, które są nam dane właśnie w tej kulturze Nez Perce, której więcej o tym właśnie piszę w tej pierwszej książce. To szamani są nazywani medicine singers. Czyli jeśli ktoś jest szamanem, to jest śpiewakiem. Jak mówi się, a ten to jest śpiewak, to wiadomo, że to jest szaman. Ja też używam tego słowa szaman, bo, no bo jakby uzdrowiciele są wszędzie na różne sposoby. I więc pieśń to jest, jakby nie ma ceremonii bez pieśni, nie ma ceremonii bez muzyki. Muzyki, która jest, podpiera tą ceremonię, budując te mosty między nami światem niewidzialnym, między nami a sobą, między nami też jakby ta cała korekcja energetyczna, która się dzieje, która sprawia, że w ogóle przestrzeń ceremonialna jest możliwa, to jest właśnie przez muzykę. No, a nie wiem, czy są jakieś inne tutaj pytania? A może wrażenia? Wrażenia, myśli. Ja mam dwa pytania. Tak. Pierwsze, czy mogę ci mówić po imieniu? Tak, tak, oczywiście. Kiedy mówiłaś o tym wybuchu, tak. Czy to jest twoje osobiste przemyślenie na ten temat? To jest pierwsze pytanie. A drugie, to za chwilę może. Dobrze. Tak, znaczy to jest moje przemyślenie, tak. Mhm. Tak, w sensie, że ja się wtedy nie spotkałam z tym, żeby ktoś inny tak o tym myślał. A to, bo to na pewno ktoś pisał o tym gdzieś tam, nie wiem, ale to przyszło w formie inspiracji a propos tej ceremonii gwiazd, więc to jest też napisane w książce. A drugie pytanie, czy ty masz w sobie taką gotowość, żeby spotkać się właśnie z jakimś reżyserem albo przedstawicielem teatru, żeby tak jak tutaj teraz opowiedziałaś, w taki bardzo prosty, przystępny, otwarty, piękny sposób, czy jesteś gotowa na, taką, na takie spotkanie, na taki dialog, tak szerzej? Tak, tak. Bardzo chciałabym, dlatego też wydałam tę książkę, żeby jakiś dialog się pojawił. Wiem, że wystawiam się na coś. Wiem, że no ja już wiele lat wyglądam trochę jak wariatka, więc tak, absolutnie jestem na to gotowa. A wiesz, ja bym cię zapytała, co sądzisz o, bo jak słucham tego, co mówisz, jak mówisz, to myślę sobie, że to było. My to znamy ze starych rdzennych kultur. Wiele rzeczy. No, i o połączeniu. I to jest tam żywe i prawdziwe. To razem z kolonizacją było zakazane. Zakazano, jak wiadomo, rytuałów, bo to była podstawa. Zakazano mówić w rodzimych językach. To się działo chyba wszędzie na świecie. Ale ja już nie wiem, w 70-tych latach, kiedy to odblokowali w Ameryce, że Indianom pozwolono tam na taniec słońca, czy jakieś inne. Zaczęto od lotu na Księżyc, jeżeli taki był, bo dwa tygodnie po tym wydarzeniu wprowadzono pierwsze ulgi dla rdzennych, pierwsze programy naprawcze. O tym mówił... Taka koincydencja, tak, no. Tak, tak. Dobra. Zresztą mogę powiedzieć, tak, tak, oczywiście. Właśnie usłyszałam od takiego właśnie rdzennego mieszkańca, że mówiono, przekazywano sobie ustne przepowiednie, że kiedy orzeł obleci trzy razy księżyc, wtedy dobre rzeczy zaczną się dziać dla tych plemion właśnie rdzennych. I tak się stało, że dowódcą tej całej ekspedycji była osoba, która pochodziła z tego plemienia i ten, nie pamiętam, czy to jest pojazd, cokolwiek to było, co obleciało, to miało nazwę Eagle. Więc właśnie rdzenni sobie to tak przetłumaczyli, że to jest właśnie ta przepowiednia, która się spełnia, że bo w radio popłynął komunikat, że orzeł opłynął, znaczy obleciał trzy razy księżyc. Więc to jest też taki świat właśnie przepowiedni, który się zadziewa według rdzennych. To tak chciałam tak przypadać.
Ja nie wątpię, że jest połączenie między tym, co było i co wraca przynajmniej wśród tych ludów, ale też wiadomo, że oni przyjeżdżają, uczą nas, że my tam tańczyłyśmy tańce hawajskie, tak? I to była całkiem poważna robota. To nie idzie o to, żeby... To zupełnie nie o to chodzi, żeby czarować kogokolwiek, jakkolwiek byłoby to piękne. Nie, to jest zupełnie inna praca. Niemniej jednak, no jest to coś... To też często się zdarzało i gardzienicom opowiadać o tym, że ci rdzenni już zapomnieli, a oni tak ciągnęli te pieśni, tak? Że niektórzy sobie zaczynali przypominać i to ożywało na nowo. No niemniej jednak to... Nie, w sumie to nie musi być na nowo. Nie musimy wymyślać na siłę na nowo. Może zresztą przyglądając się tym kulturom wpadniemy na całkiem ciekawe pomysły, bo wyobraźnia rzeczywiście działa. I Steiner Zacht, że nie wolno się trzymać. To, że ci ludzie tam chodzą tak jak on zagrał i po prostu z klapkami na oczach. Przepraszam antropozofów, jeśli są tutaj, ale to, ja mówię tak, no, blok. Właśnie jestem antropozofem, mogę się odnieść do tego, tak, bo dokładnie tak Ania, jak mówisz. On kazał inaczej. On właśnie, ja jestem z wykształcenia pedagogiem waldorskim, ale dotarliśmy, studiując antropozofię i pisma Steinera, że to, co mówił o pedagogice waldorskiej, określił na tylko 100 lat, że, a już to te 100 lat właśnie mija, że dalej to już nie będzie aktualne i co widać teraz, są inne formy edukacji. O pieśni poprosimy może. Tak. Tak? Czułam się zupełnie niepotrzebna, nie wiedziałam o co chodzi, a wokół mnie było dużo mężczyzn, którzy przychodzili, byli bardzo przygotowani do pracy ze mną, tylko żaden nie chciał ze mną rozmawiać. Bo nigdy nie zajmuję się reżyserią, tylko właśnie, że jest ta reżyseria klasyczna i nie interesuje mnie. Teatr instytucjonalny mnie nie interesuje. Interesuje mnie teatr ceremonii robiony niekoniecznie przez kobiety dla kobiet, ale po prostu tej kobiecej energii. Więc ponieważ ja dokonałam jakiejś mojej takiej osobistej wyrwy, jeśli chodzi o teatr ceremonii, to chcę Ciebie zapytać, od czego byś Ty zaczęła, gdyby właśnie tutaj się stawił dyrektor czy dyrektorka teatru takiego, gdzie poczułabyś, no może niekoniecznie narodowego, ale takiego, który po prostu scena byłaby dla Ciebie. Co byś zrobiła? O, to jest trudne pytanie. Piękne, dziękuję. Bardzo dobre. Tak, po pierwsze bym na pewno dała moją książkę, w której ostatni rozdział to jest właśnie z tym, znaczy nie do końca z tym namysłem, ale po prostu opiszę, że to jest rozdział o tym właśnie, jak tworzyć teatr ceremonii, bo to jest też, to jest stare. To my wszyscy mamy w sobie. To jest rdzenna świadomość, która w nas żyje, we wszystkich ludziach. To nie jest właśnie, że to należy do jakiejś konkretnej kultury tylko, czy jakoś tak. I tam są właśnie, tam jest wypunktowane po prostu różne aspekty, które uważam za istotne, jeśli chodzi o ten teatr. Ale bym powiedziała, znaczy tak, po pierwsze, Ojej, od czego zacząć? Znaczy, po pierwsze, to od czego teatr ceremonii się zaczyna? Zaczyna się od tej potrzeby, która jest w tej chwili. A ta potrzeba musi zostać wyśniona. Musi zostać zakomunikowana w pewien sposób, bo to jest teatr, który buduje mosty. Więc tutaj bym zaproponowała taki nawet research, można powiedzieć, żeby zebrać grupę
która albo już ma to połączenie, albo po prostu jest zainteresowana tym połączeniem. I tutaj rozpocznie się ten proces śnienia, rozmowy, na przykład, no to jest klasyczne, jak uczę, bo mam studentów, nie, to po prostu idą i rozmawiają z drzewami. Żeby posłuchać, czy idziemy nad rzekę, żeby posłuchać, czy do jakiegoś właśnie świętego miejsca. Każde miejsce jest święte, niektóre są święte i rozmawiają z nami właśnie bardziej, czy właśnie są bardziej przyzwyczajeni, żeby z nami rozmawiać. I to posłuchać. To jest teatr, który zaczyna się od słuchania, ale też powiedziałabym, bo w pewnym sensie nie wiem, czy mogę powiedzieć, że ja jestem jakoś tam, można to nazwać, że to jest ambicja, ale to można też nazwać, że ja mam poczucie, że ja mam coś powiedzieć, więc faktycznie bym zwróciła uwagę na to, co mnie również zainspirowało do wydania w ogóle tej książki. To jest poczucie, że niektóre te teksty potrzebują być znowu wypowiedziane. Tam są tematy, które są dla nas obecnie bardzo żywe, chociażby właśnie pierwsza sztuka w tej książce, która jest o roślinach, o świętych roślinach. To jest temat bardzo głośny, bo przecież ludzie są codziennie aresztowani i zamykani w klatkach, dlatego że próbują się połączyć z przyrodą, właśnie w sposób, który ich uzdrawia. I to jest temat bardzo żywy na całym świecie. Tutaj nie ma czegoś takiego, znaczy można pojechać do Zimbabwe na przykład, gdzie dla wszystkich to jest normalne, że rośliny rozmawiają i można się z nimi łączyć, ale Zimbabwe jest politycznie bardzo niestabilnym krajem, więc niekoniecznie też jakby tutaj są te różne takie, że jakby cały Zachód, tam jest w książce właśnie o tym, że to są historie, które opowiadają o pewnego rodzaju wolności, która została nam wszystkim tak odebrana, że już wszyscy jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że po prostu tak, oczywiście, no tak, no bo ktoś tam na przykład czy sobie coś zapalił, czy coś wypił, czy coś, próbował się uzdrowić, próbował właśnie jakoś tam, no to od razu trzeba go właśnie wrzucić do więzienia. Trochę odbiegam od tematu, ale ja bym zaproponowała właśnie w pewnym sensie zaproponowałabym zaczęcie od tekstów, które już są w tej książce, które wnoszą pewną świadomość, która również być może, mam nadzieję, mam ogromną nadzieję, zainspiruje tych wszystkich ceremonialistów, którzy również tutaj są, żeby tworzyli swoje i żeby tego było coraz więcej, bo tego bardzo, bardzo nam potrzeba. I tutaj nie ma ekspertów. No. To jeszcze dopytam, bo tworzysz festiwal w tym roku, który trwa 10 dni, to jest 7 dni. I jest to festiwal Teatru Ceremonii. W takiej naszej rozmowie jakiś czas temu mówiłaś, że ten teatr się wydarza w odpowiednim momencie, a jednak masz termin tego festiwalu, więc jaka była droga, że poczułaś, czy przyszła do ciebie wizja, że to jest właśnie ten moment? Tak, to jest dobre pytanie, bo to tutaj też jakby zależy od twórcy, od ceremonialisty. Ja jestem osobą, która potrzebuje, żeby rzeczy się materializowały, również ceremonie. Znam różne osoby, dla których ceremonia się dzieje zawsze w wyobraźni i to też jest spoko. Ale jest coś takiego, ten festiwal, pierwsza edycja była w zeszłym roku, to jest festiwal, który też chcemy rozwijać właśnie przez tą fundację, żeby on również zaistniał w Polsce. I to jest festiwal gwiazd, znaczy Gwiezdny Festiwal, zaczął się od tego w zeszłym roku, to było właśnie, ale to jest festiwal w tym duchu starożytnego Egiptu. Czyli, że łączymy ceremonię z festiwalem. Jest aspekt publiczny i jest aspekt przyduchowy i również aspekt prywatny. Więc w zeszłym roku w Zimbabwe generalnie, jak się robi ceremonię, to trzeba ważyć piwo. To jest bardzo ważny proces, bardzo też związany z twórczością, właśnie z kobiecością, bo to zawsze też ważą kobiety. To jest skomplikowane, to jest alchemiczny proces, nie wiem jak inaczej to nazwać. Niesamowity, naprawdę niesamowity. Doświadczyłam już parę razy czegoś takiego. To jest właśnie konkretny przepis, robi się to konkretnie, jakoś tam rytualnie. I to jest ta ofiara, którą się daje.
I co właśnie, więc robiliśmy to, ale to również był klasyczny festiwal, czyli był teatr, była muzyka, były rozmowy, było miejsce spotkań, były tańce jakieś tam, były warsztaty, więc to jest właśnie ten duch takiego, ja wtedy o tym myślałam, właśnie w Egipcie to jest takie budowanie świątyni w pewnym sensie. Bo też jest świadomość taka, to powiem i wydaje mi się też, że różni ludzie tutaj zrozumieją, o co mi chodzi, że przygotowanie do aktu ceremonialnego, rytualnego dzieje się nie tylko jakoś tam, że na przykład ma się program, tylko to dzieje się jakby, budujemy w energii całe zaplecze i też zaplecze próśb o pewnego rodzaju właśnie opatrzność, opiekę, wsparcie, żeby był jakiś duch tego festiwalu, który nakarmi wszystkich. I to jest znowu jakby, jak mówimy o ceremonii, to o tym mówimy. Dlaczego ludzie mogą tańczyć całą noc na ceremonii przodków? Nie dlatego, że są na jakimś haju, nie dlatego, że piją dużo kawy, tylko dlatego, że jest duch ceremonii, energia ceremonii, która tak ich karmi, że daje życie, które potem również tym życiem się dzielimy razem i wspieramy się tym życiem. Więc to jest w tym roku skupiamy się właśnie na wodzie i na kobiecości, a to było inspirowane tym, że rzeczywiście w zeszłym roku mieliśmy cały dzień poświęcony kobietom i to był dzień, gdzie po prostu różni faceci się pojawili i próbowali no tam różne jakieś negatywne swoje spojrzenia na to, jak to ma wyglądać. I od razu miałam poczucie, że rzeczywiście najwięcej kłótni było tego dnia i od razu miałam poczucie, że właśnie tutaj ta struktura, nazwę to znowu patriarchatem, ja wiem, że teraz rzucamy to słowo na lewo i na prawo, ale ona istnieje w świecie duchowym i ona również próbuje się w różne przestrzenie pojawić, wtargnąć, zniszczyć, zepsuć, a to, że nie szanujemy wody i nie szanujemy, to się, to właśnie ostatnio taka mądra kobieta właśnie z Zimbabwe, ona prowadzi Instytut Credo Mutua w RPA, ona mówiła o tym, ona powiedziała, że w tej rdzennej kosmologii z południowej Afryki, to to, że nie szanujemy wody, przekłada się na to, jak szanujemy kobiety w społeczeństwie. To, że kobiety w społeczeństwie cierpią, to wszystko pochodzi od tego, że ludzie tak źle traktują wodę. I to jest w ten festiwal w tym roku, to jest ta próba, jakby nawet nie próba, bo oczywiście to jest jeden festiwal, to jest jedna ceremonia, ale to jest tyle, co my możemy faktycznie zasiać również, jakąś świadomość, jakiś, tak samo jak tutaj, nie? Że jakieś ziarno czegoś, co potem wykiełkuje, wyrośnie. Gdzie odbywa się ten festiwal? W Zimbabwe, tak. Ale są filmy, to polecam właśnie, jest kanał YouTube'owy, ja mam swój osobisty, Clara Anarosa, ale też jest kanał Mondoro Dreams, bo ten festiwal zaczął się jako festiwal gwiazd od pomysłu, że chcemy zasiać świadomość pewnymi pomysłami, więc tam są różne filmiki, tam są wywiady, tam są właśnie takie jakby wspierać pewne pomysły, które być może też znowu jakby z mojej perspektywy, ja kiedyś bardzo potrzebowałam różnych informacji, których nie wiedziałam, gdzie ich szukać i gdzie je dostać, z kim rozmawiać, kto mi powie, a moja intuicja jakoś mnie prowadziła. Więc tutaj to jest też ta próba, że nawet jeśli ktoś nie pojawi się na festiwalu, to jednak przodkowie są wszędzie i też latają wszędzie w tych snach, więc tak. Tak, więc czy są jeszcze jakieś pytania, zanim tutaj zakończymy jakoś? Może też coś chcesz powiedzieć? Jest pięknie. Jest pięknie. Dobrze, to ja zagram tą pieśń na koniec. Chciałam też po prostu bardzo podziękować. Bardzo wam dziękuję, że jesteście, że tak wsparliście pięknie ten proces i oczywiście bardzo dziękuję panie Jakubie, księgarni Tarabuk. To jest niesamowita księgarnia, najlepsza w Warszawie i mamy nadzieję po prostu, że niech żyje. Niech żyje. Dobra.
Dobrze, a może ktoś coś mówi, a ja wyciągnę skrzypce. To ja z przyjemnością też wyrażę wielką wdzięczność, Klara, za to, co robisz i że mogłaś dzisiaj nam tyle powiedzieć. Myślę sobie, że naprawdę warto przeczytać tę książkę. Klara pięknie pisze, ja mam wrażenie, że to jest takie właśnie żywe słowo. Jak czytam, to mam, to czuję tę muzykę, tak? To, co Klara mówiła. Więc bardzo zachęcam do tej lektury i do śledzenia poczynań Klary właśnie czy w Zimbabwe, czy tutaj w Polsce. To jeszcze raz powiem o tym 26. To jest taka możliwość, żeby samej doświadczyć tego, czym jest taka praca właśnie z Klarą, też z Teatrem Ceremonii. Chciałam też powiedzieć na koniec, w ogóle bardzo się cieszę, że zebrała się taka grupa, bardzo Wam dziękuję. Mieliśmy trochę kłopoty z książkami, bo one zostały zapakowane tak właśnie, że więcej było tej mojej pierwszej książki, a nie tej nowej, ale jeśli zabraknie tego Teatru Ceremonii, to proszę po prostu podać mi kontakt, bo ja mam te książki w domu. I tutaj też jest ta pierwsza książka, więc no, przepraszam, jeśli tak się wydarzy, mam nadzieję, że tak nie będzie. Zapraszam też wszystkich, możecie zamknąć oczy. Wchodzimy w sferę wyobraźni. Skupiamy się na oddechu. I jakikolwiek świat otworzy się przed Wami, życzę Wam piękna. Thank you.